Hej, 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 hej. Hej, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Konrad i dzisiaj już po raz trzeci wracamy do technik sprzedaży i manipulacji. Jeśli nie oglądaliście dwóch pierwszych, koniecznie wróćcie do nich. A my tymczasem bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pierwszej techniki. Technika niskiej piłki, bo tak się to nazywa, polega na tym, żeby przedstawić daną usługę czy też towar w formie powierzchownej, pokazując tylko najbardziej atrakcyjne cechy, a dopiero kiedy już się uzyska wstępne zainteresowanie, podać szczegóły czy też ukryte koszty. Najbardziej widoczne jest to w temacie kupna używanego samochodu. Widzimy ładny, umyty pojazd, silnik mruczy jak złoto, a cena jest całkiem atrakcyjna. Dopiero po wstępnych negocjacjach sprzedawca zdradza, że trzeba będzie wymienić olej, zrobić przegląd i ubezpieczyć ten pojazd, bo on po prostu o to nie zadbał. Kupujący tak naprawdę akceptuje te warunki, bo dzięki niskiej piłce na wstępie już jest na tyle zainteresowany tym produktem, że to go nie odstrasza. No i jeszcze mimochodem sprzedawca coś wspomina o wymianie klocków hamulcowych, ale ostatecznie spuszcza te dwie stówki i dobijają targu. No, gdyby wszystkie wady były odkryte od razu, oferta w ogóle nie byłaby atrakcyjna. I innym przykładem jest konto w banku, które jest na pierwszej stronie ulotki, przedstawione jako darmowe. I dopiero jak zainteresowany wejdzie w szczegóły, zobaczymy, że wewnątrz tej ulotki jest napisane, że konto wiąże się z opłatą 10 zł, z której zwolnieni są tylko ci, którym wpływa przynajmniej jeden przelew na minimum 1000 zł w miesiącu. A z kolei karta jest płatna 7 zł, chyba że zrobimy nią 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu. Oferta tak naprawdę przedstawiona jako konto za 17 zł miesięcznie, z możliwością uniknięcia tych opłat, przy pewnych warunkach mało kogo tak naprawdę zainteresuje, ale niska piłka łapie chętnych perfekcyjnie. Przykład z życia. Proszę bardzo. Tato, szkoła organizuje wycieczkę do Niemiec na 3 dni. To tylko 500 zł na osobę. Mogę pojechać? No, jak tylko 500 zł, to mogę dać ci pieniądze i pojedziesz. Tylko musisz mnie zawieźć do Warszawy, bo do tych Niemiec to jedziemy pociągiem z dworca centralnego, a nie autokarem ze szkoły. No dobra, niby to ponad 100 km, ale niech będzie, przeboleję. Aha, i w cenę wliczone są tylko obiady, także potrzebuję jakieś kieszonkowe i kanapki na drogę. W zależności od możliwości finansowych i wolnego czasu, ojciec mógłby się zgodzić tylko w niektórych przypadkach. W niektórych, właśnie za pomocą takich technik, skoro już się zgodził na początku, to łatwiej będzie go przekonać na samym końcu. Cześć, było wiele komentarzy z pytaniami, kim jest ten Adrian z kanału Adibielo, który pomaga w realizacji tych materiałów. Także witam Was bardzo serdecznie. A Konradowi dziękuję za gościnę. A temat, który dzisiaj omówię, to tak zwana reguła wzajemności. W skrócie chodzi o to, że ludzie są wdzięczni, kiedy się coś dla nich zrobi. I wtedy chętniej sami zrobią coś dla nas. Pamiętam, jak kiedyś pracowałem na infolinii sprzedażowej u operatora telefoniczno-komórkowego i dodzwaniali się do nas ludzie niezainteresowani kupnem usług, a pomocą techniczną. Zgodnie z procedurą powinno się taką osobę zrzucić, żeby połączył się z infolinią techniczną, ale wielu sprzedawców wolało najpierw sprawdzić konto klienta, jeśli problem był łatwy, rozwiązać go samemu. Dlaczego? Bo po takiej pomocy można było gładko go zagadać jednym zdaniem tego typu. Cieszę się, że wszystko działa. A wiedział Pan, że ma możliwość dokupienia sobie kanałów sportowych za jedyne 9,99 zł miesięcznie i przejść do sprzedaży? Normalnie nie byłoby na nią szans, ale klient zwiększony przez regułę wzajemności był gotów skorzystać z takiej oferty. Niemniej ta technika jest uwielbiana i nagminnie stosowana przez nieco inną grupę, do której sam też kiedyś należałem. Chodzi tu o ludzi, którzy bazują na ciągle powiększanej i uzupełnianej bazie kontaktów. Wszelkiej maści agentów nieruchomości, ludzi od ubezpieczeń, doradców kredytowych i temu podobnych. Kiedy już dopełnione zostaną wszelkie formalności, a zadowolony klient już miałby wychodzić ze skrojonym produktem, słyszy mniej więcej takie zdanie. Cieszę się, że mogłem załatwić dla Pana tą sprawę, a mam jeszcze małą prośbę. Czy mógłby Pan tutaj zapisać tak od 2 do 5 nazwisk i telefonów do swoich znajomych czy rodziny, żeby mógł się z nimi skontaktować i zaproponować podobne usługi? Sam stosowałem niemal identyczną formułkę, gdy umawiałem na spotkania do Klubu Zdrowego Żywienia, omawiając wyniki analizy składu ciała specjalnym urządzeniem. Owszem, ważne było, żeby po darmowej konsultacji jak najwięcej osób zapisało się na nasz płatny kurs, ale jeżeli się nie zdecydowali, to jeszcze nie była pełna porażka. Tą odnotowywaliśmy dopiero wtedy, kiedy nie otrzymaliśmy żadnych kontaktów z poleceniem. I wypadałoby teraz podać jakiś przykład z życia, ale chyba sami wpadniecie, jak to zastosować i znajdziecie temat, w którym możecie komuś pomóc, żeby on potem pomógł Wam. Tylko jest tu pewna pułapka. Pomoc musi być bezwzględnie bezinteresowna.
jeżeli od razu postawicie ultimatum, że ja zrobię coś dla ciebie, żebyś ty potem zrobił coś dla mnie, to się nie uda. Wtedy nie ma mowy o wzajemności, bo i nie ma czego odwzajemniać. To czysty interes. Nic, za co można być wdzięczny. Dzięki, Adi. Link do kanału Adriana oczywiście w opisie filmu, a nam pozostała ostatnia technika na dziś, czyli społeczny dowód słuszności. Oglądaliście taki film jak Wilk z Wall Street? W początkowej fazie filmu główny bohater, grany przez Leonardo DiCaprio, jeszcze nie obraca miliardami, a zaledwie sprzedaje akcje w tanim biurze bez klimatyzacji. Jednym z głównych argumentów, jakie przytaczał, to aby przekonać potencjalnych nabywców akcji, było rzucanie nazwami firm, nazwiskami osób, postaciami ze sportu itd. Jednym słowem, pokazywanie klientowi, że inni z jego grupy już to zrobili, podjęli taką decyzję. Just like that I made 2 grand. The other guys looked at me like I just discovered fire. Oczywiście w zdecydowanej większości przypadków po prostu kłamał, ale to tylko tym bardziej podkreśla korzystanie przez niego z technik manipulacji. No i to właśnie jest społeczny dowód słuszności. Jeśli dana osoba nie ma zdania, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjmie zdanie grupy, do której należy. Tak jakby sugeruje się tym. Ewentualnie w pewnych sytuacjach zdanie odwrotne do przyjętego przez grupę stojącą w opozycji do niego. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Przykładów w reklamach mamy setki. Sieci komórkowe prześcigają się w mówieniu, jaki procent Polaków z nich nie korzysta, czy zapraszając gwiazdy. Magdalena Różdżka jest w Play tak jak 7 na 10 przenoszących numer. Ty też wybierz swoją formułę i rozmawiaj ze wszystkimi w Play bez ograniczeń. Prawda? Mamy ciągle gwiazdy na plakatach. Koncerny medyczne pokazują, że ich lek pomaga typowemu kierowcy, typowemu staruszkowi, typowemu kibicowi itd. Jestem w stanie to zaakceptować! Jednym słowem, komuś z twojej grupy, do której należysz, żebyś się do tego przekonał. Na każdym kroku mówi się nam, co zrobiłby prawdziwy Polak. Oranżada Helena. Cudze chwalicie, swego nie znacie. 100% mężczyzna. W Banku Zachodnim WBK każdy może być jak Chuck Norris. Czy kobieta dbająca o własne dziecko. W walce z bólem i gorączką każda mama radzi sobie najlepiej na świecie. Ba, nawet głupie hasło reklamowe. Twój kot kupowałby Whiskas. No kto to wymyślił? Słuchajcie. To przykład na społeczny dowód słuszności. W życiu tym bardziej jest tego pełno. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie powiedział tekstu w stylu: mamo, kup mi takie trampki jak ma Wojtek albo Kasia. Wszyscy w szkole takie mają. O, ale nie po to omawiamy takie tematy na tym kanale, żeby tylko obserwować, jak się stosuje techniki manipulacji dookoła nas, ale żeby samemu się uczyć z nich korzystać dla swoich celów. Dlatego w przyszłości, kiedy będziecie przekonywać, to zamiast argumentów spróbujcie zastosować zdanie typu: wszyscy twoi koledzy podjęli już taką decyzję, wszystkie twoje koleżanki to potwierdzają, albo dla chłopaka w twoim wieku takie zachowanie to wstyd. Mam nadzieję, że rozumiecie tę zasadę. Trzeba wskazać na grupę takich samych osób jak ta, do której się zwracamy i stwierdzić, że rzekomo ta grupa popiera to zdanie, do którego chcemy kogoś przekonać. Etycznie i moralnie byłoby to robić, kiedy faktycznie tak jest, ale oczywiście można też oszukiwać dla własnych korzyści. Mimo wszystko nie polecamy. No i oczywiście opierając się przeciwko stosowaniu tej techniki na was, musicie kierować się własnym rozumem i nie robić czegoś tylko dlatego, że tak robią wszyscy, co wcale nie znaczy, że czasem nie warto robić tego, co wszyscy. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek. No cóż, to tyle na dzisiaj. Powiedzcie, jak wam się podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.